Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu programów Ogarnij Zdrowie. Dziś wyjątkowy temat, bo temat poświęcony tym najmłodszym, a skupiać się będziemy na tym, jak pomóc dziecku rozwinąć skrzydła, jak dostrzec w dziecku wszystko to, co najlepsze, bo dzieci to nasza radość, to nasz filar życia i moim dzisiejszym gościem będzie człowiek, który serce oddaje właśnie dzieciom, młodzieży i rodzicom, żeby to wszystko mogło właściwie funkcjonować. Doświadczony trener i mówca, promotor pozytywnego myślenia, trener mentalny, autor książek rozwojowych dla właśnie dzieci, młodzieży i rodziców. Prywatnie mąż i tata dwójki dzieci. Ekspert ogólnopolskiego programu Świadomość Procentuje. Programu, który od 3 lat jest wdrażany w placówkach szkolnych. Czyli wypełniamy pewną lukę, która jest do zagospodarowania, żeby pomóc dzieciom w rozwoju. Moi drodzy, mam zaszczyt zaprosić Michała Zawadkę. Michał, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i za tak ciekawy temat. No, słyszałam, że to twój konik, dbanie o rozwijanie potencjału u dzieci. Czy możesz nam powiedzieć, na co jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę, żeby pomóc dzieciom w rozwoju właśnie tego potencjału? Powiedziałbym przewrotnie, że moglibyśmy skończyć ten wywiad na jednym zdaniu. Nie przeszkadzać. To jest podstawowa rzecz. Na co byśmy zwrócili uwagę? Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żebyśmy faktycznie nie za dużo się wtrącali. Powiedziałaś we wstępie, że dzieci to nasz kwiat i dla naszego jakby takiej radości życia, żeby rozwijać ich potencjał. No i to jest właśnie to wtrącanie nas. Ja uwielbiam bawić się słowem oczywiście i dlatego na to zwracam uwagę. Kiedy chcemy zrobić często coś fantastycznego z dziećmi, poprowadzić je w jakimś kierunku. Niestety, często naszą wykładnią działania jest to, co my sobie chcemy dobrze to zrobić. To znaczy, co dla nas wydaje się fantastyczne. Jak to my fajnie chcemy wyglądać jako rodzice w tym, że będziemy mogli pochwalić się naszymi dziećmi. Te wszystkie chwalenia się naszymi dziećmi, o, moja Kasia to to, a mój Bartek to to, a nie służy naszym dzieciom. To nie wspiera ich potencjału, to nie wspiera ich właśnie umiejętności pokonywania wyzwań, ale to przykleja nam takie medale na zasadzie, jak ja jestem fajnym rodzicem. A pracując z potencjałem dziecka, skupiając się na tym, ważne jest, żebyśmy pozwolili rozwijać się dziecku i obserwując go, podążać za nim, oczywiście w miarę możliwości dając mu taką szansę. Chodzi o to, żebyśmy nie wkładali na siłę dzieci w nasze marzenia, to jest podstawa, w nasze wydaje mi się, w nasze ograniczenia, ale zarazem wydaje mi się, że tak będzie dla niego najlepiej. W potencjale rozmawiajmy bardzo dużo, obserwujmy i przede wszystkim pozwalajmy dzieciom doświadczać. Dlaczego? My bardzo często, kiedy nasze dziecko zaczyna coś robić, od razu wpadamy w taki schemat, moje dziecko będzie astronautą, będzie matematykiem, będzie sportowcem. No nie, ono doświadcza i przez 2 miesiące pasjonuje się tym, że robi, nie wiem, coś składa, programuje z klocków albo skacze na trampolinie. A później mamy rozczarowanie, że ono zmieniło to i mówimy, kurczę, ja myślałem, że on będzie całe życie skakał. No nie, odpuszczajmy. Przede wszystkim, pracując z potencjałem, pozwalajmy doświadczać i bądźmy obok. To jest jedna z pierwszych rzeczy niezwykle ważnych, żeby się nie za dużo wtrącać, a być obok i obserwować, gdzie właśnie dziecko wykazuje entuzjazm. Dokładnie, słowo klucz, podążaj za tym, a często niestety bywa tak, że rodzice zamiast wspierać, rozwijać, to podcinają dzieciom skrzydła.
I to jest wręcz przerażające, bo potem jako dorośli mają ogrom blokad, nie potrafią sobie poradzić, bo ktoś wcześniej zblokował ten ich potencjał. I teraz, co jest bardzo istotne, Michał, jak pomóc tym rodzicom, żeby oni potrafili zadbać o rozwój tego potencjału, żeby te skrzydła mogły się rozrastać, a nie być podcinane. Jakie narzędzia dla tych rodziców? Jak możesz im pomóc? Pomagasz? Kolejny raz powiem, że to zaczyna się od nas, od dorosłych. To znaczy, powinniśmy trochę spuścić, jak to się mówi kolokwialnie, powietrze z opon. Na zasadzie takiej, żeby oddać dziecku przestrzeń do kształtowania i popełniania, do kształtowania swoich umiejętności, kompetencji, odkrywania świata poprzez popełnianie błędów. Żebyśmy nie upominali dzieci na zasadzie, ja bym zrobił to tak, albo zrób to tak. Dajmy przestrzeń, żeby rozwijało się nawet w prostych pracach domowych. Ta przestrzeń też jest niezwykle ważna do tego, żeby dziecko poczuło się ważne, że ma sprawstwo, zamiast poprawiać albo robić, albo ja to zrobię, bo mi się śpieszy, to ty nie rób, więc tak naprawdę pokazuje dziecku, no nie dajesz rady, ja to zrobię. Albo kiedy wspólnie coś robimy na zasadzie, a już mogłam lepiej sama to zrobić, poprawię to lustro. To nie szkodzi, że lustro będzie rozmazane. Kiedy pracujemy wspólnie, niech dziecko doświadcza. A poza tym odnośmy się do procesu, które dziecko przechodzi. Na zasadzie, wow, dziękuję ci za zaangażowanie. Zobacz, wspólnie pracowaliśmy tutaj 2 godziny w ogrodzie na przykład. I to są fajne rzeczy, żeby dziecko wiedziało, że swoją umiejętnością, swoim byciem ważnym wnosi wartość do tego, co dzieje się w jego rzeczywistości. Kiedy my próbujemy ustrzec dziecko przed każdym błędem, bądź krytykujemy ten błąd, a to jest i w połączeniu z edukacją niestety bardzo, bardzo silne, że jesteśmy w takim kulcie błędu, niestety nie dajemy dziecku możliwości na właśnie rozwijanie swojego i poznawanie swojego potencjału. Niezwykle ważną rzeczą jest to, skoro wspomniałem o edukacji, żebyśmy patrząc na rozwój dziecka, nie zamykali się, że dobre jest tylko to, co jest nazywane edukacją. Mam taki przykład zajęć dodatkowych i wielokrotnie z rodzicami mówimy, a moje dziecko musi się skupić na nauce, koniec z zajęciami dodatkowymi. I to jest właśnie problem w patrzeniu na potencjał dziecka, że patrząc na wszystko, co interesuje dziecko, gdzie ono się realnie, fantastycznie z chęci, z zaangażowania rozwija, nazywamy dodatkowym i nam to najłatwiej usunąć. A tak naprawdę do robienia rzeczy fajnych staje się warunkiem, staje się edukacja. I co się dzieje? Dziecko traci coś, co jest ważne dla niego, pod warunkiem będzie to robił, jak będzie się uczył w szkole. A wszystko, co jest warunkowe, zabija nasz potencjał, to znaczy, że chociażby Mark Lepper na Uniwersytecie Stanforda przeprowadził wiele badań warunkowych, że wszystko, co jest warunkiem do osiągnięcia jakiegoś celu, staje się dla nas niefajne, co często nawet znienawidzone. Jak dziecko do robienia rzeczy dodatkowych, w cudzysłowie, musi się uczyć na przykład, wtedy nie będzie chciało się uczyć, tracąc swój naturalną chęć, ciekawość do rozwoju, bo to będzie warunkiem do tego, żeby mogło na przykład pojeździć sobie na rolkach. Więc nie traktujmy zajęć, gdzie dziecko ma pasję, jako rzeczy dodatkowych. Często, kiedy spojrzymy na to, że to jest główny nurt rozwoju dziecka, edukacja przyjdzie przy okazji i powiemy, wow, jak ono rozwija skrzydła. I to jest niezwykle ważna rzecz, żeby dawać dziecku możliwość popełniania błędu, realizowania swojej pasji, bycia obok i nie wtrącania się poprzez upominanie. Pozwólmy doświadczać tym naszym dzieciom, prawda? Michał, to pytanie takie. Jest dziecko, które ma problemy z matematyką, ale ma ogromną chęć grania w tenis na przykład. Co byś zrobił? Jak to tutaj teraz zrównoważyć? No, nacisk na tą matematykę, czy puszczenie tego wolno? Jakie jest twoje stanowisko? To jest wielowątkowy temat i nigdy, jak nawet pracując z rodzicami, nigdy w ten sposób nie odpowiadam bez rozpoznania tematu, bo to, co dzisiaj nazywamy ma problem z matematyką, jest wiele na to składników. Raz, może w zależności w jakim wieku jest dziecko, o którym rozmawiamy, bo najczęściej matematyka, o czym mówi ostatnie doniesienia neuronauki,
jest wprowadzona w szkole za wcześnie dla wielu dzieciaków, bo nasz mózg nie ma wykształconych jeszcze takich połączeń, które swobodnie operują właśnie przyczynowo-skutkowo, jak to się dzieje w matematyce. Następnie ma problem z matematyką, może być konsekwencją tego, jaką ma relację z nauczycielem, bo przypomnę i dla nauczycieli, może też w sprawie potencjału dzieci, ważne, choć trudne słowa jest to, nieważne nauczycielu, czego uczysz, ważne, jakim jesteś człowiekiem i w jaki sposób się dzielisz wiedzą. Więc to jest ważne, jaką ma relację. Musimy się przyjrzeć jako rodzice, jeżeli widzimy, czy to jest matematyka, czy cokolwiek innego, czy faktycznie nasze dziecko ma jakieś inne emocjonalne sytuacje, problemy, wyzwania, które wpływają na to, że nie może się skupić, że faktycznie ta matematyka nie idzie jakoś dobrze w cudzysłowie, bo dobrze dla każdego jest inaczej. Jednak, kiedy spojrzymy tak zero-jedynkowo, jest matma, która nie idzie i jest super sport, który faktycznie jest pasją i widać, że dziecko się rozwija, to po pierwsze, idąc za twórcą Instytutu Gallupa, jeżeli skupiamy się, czyli nad badaniami talentów, jeżeli chodzi o Instytut Gallupa, to jeżeli skupiamy się na rzeczach, które są naszą jakby domeną, to osiągamy ogromnie większe wyniki niż skupiając się na niedoborach, bo stracimy tenis, kiedy będziemy cisnąć matematykę, bo będziemy próbować nadrobić deficyty. A to nie o to chodzi. Dlaczego? Bo są dzieciaki, które kochają wychowanie fizyczne, jak w tym przypadku, i te, które kochają fizykę, czy matematykę, czy biologię. I to jest okej. Każdy z nas faktycznie będzie się interesował czymś innym. I niestety takie wyrównanie, że musimy, bo w szkole on musi być dobry ze wszystkiego, bardzo często zabija w naszym społeczeństwie fantastyczne talenty, potencjały, podcina fantastyczne skrzydła przez to, że ktoś zostanie w cudzysłowie zaszczuty edukacyjnie, na przykład w kwestii matematyki, zanim swoje skrzydła rozwije w tym, że on będzie cudownym noblistą w kierunkach humanistycznych. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy my, o tym co mówiłem jako rodzice, wypuścili trochę powietrza, bo kiedy wynik staje się sensem edukacji, to znaczy, że edukacja traci sens. Ja tutaj bym wspierał rozwój dziecka w tym, co go pasjonuje, a tamto niech dzieje się przy okazji, niech dzieje się wystarczająco, niech dzieje się czasami minimalnie. A jest tak, że za chwilę, za rok, dwa, trzy, może się okazać, że to wszystko się odmieni. I oczywiście tu jest ogromnym wyzwaniem cała relacja z tradycyjnym systemem edukacji, ale między innymi, żeby wspierać takie sytuacje, jak wspominałaś w przedstawieniu, właśnie realizujemy program Świadomość Procentuje, żeby uczyć rodziców pracy z potencjałem, spojrzenia alternatywnego na edukację i pracy z dzieckiem poprzez to, co go interesuje, gdzie ma entuzjazm, jak się pasjonuje, bez budowania poczucia winy w obszarach, w których w jakiś sposób, przyrównując go do kanonów społecznych, sobie nie radzi. I wtedy mamy dużo lepszą szansę wspierania potencjału naszego dziecka. Czyli tak naprawdę dałeś teraz rozwiązanie, bo ja chciałam cię zadać pytanie pod kątem, jak rodzic ma dostrzec, gdzie ten potencjał, w co inwestować, żeby pomóc dziecku w rozwoju. Więc może jeszcze teraz jesteś w stanie podpowiedzieć, jak rodzic ma dostrzec, żeby pomóc w rozwoju tego potencjału u dzieci. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, postawą rodzica dla mnie jest akceptacja. Pracując z rodzicami bardzo często obserwuję sytuację taką, że my jesteśmy rodzicami dziecka, którym chcemy, żeby było, zamiast być rodzicem dziecka, które mamy. O co chodzi? My bardzo często, odwołując się, dzisiaj też o tym wspomnieliśmy, do jakichś niespełnionych marzeń, do tego, a ja bym chciał, żeby moja Zosia, chciałbym, żeby mój Kuba i tak dalej, to my patrzymy wtedy przez pryzmat naszych wyobrażeń na temat dziecko i zaczynamy porównywać. Kurczę, ja też bym chciał, żeby mój tak pływał, a żeby moja to tak pięknie, nie wiem, szydełkowała. Wymyślamy. I przez to nie dostrzegamy realnego, wspaniałego naszego dziecka, bo
czujemy się rozżaleni, że on czegoś nie ma, inaczej się komunikujemy, jesteśmy bardziej zdenerwowani, więc pierwsze co, miłość do dziecka i wsparcie jego potencjału zaczyna się od akceptacji dziecka, które mam i wtedy mam świadomość, nad czym ja mogę pracować, co ja mogę zauważać, bo jeżeli będziemy wymyślać, a żeby moje dziecko było takie, żeby było takie, to będziemy podcinać skrzydła naszym dzieciakom naszymi niespełnionymi oczekiwaniami, a wtedy z niespełnionych oczekiwań przychodzą rozczarowania, a rozczarowania względem naszych dzieci to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy podcinali im skrzydła ze względu na to, że one staną się dla nas niewystarczające. Więc pokochajmy dzieciaki przez to, że odpuścimy jakieś nasze niespełnione rzeczy bądź oczekiwania. I to jest pierwsze. A jak wspierać ten potencjał, zapytałaś? Pozwolić dziecku testować, popełniać błędy, być w jak największej ilości, budować swoje sprawstwo. Dlaczego? Bo to daje też mu odpowiedzialność, a poczucie odpowiedzialności za siebie jako jednostki jest największą dźwignią do budowania poczucia własnej wartości i wynikającej z poczucia własnej wartości pewności siebie, wiary w siebie. A dzisiaj niestety poprzez pracę z błędem, upominanie, ja zrobię to lepiej, uczymy dziecka, wychowujemy dzieci w poczuciu winy zamiast w poczuciu odpowiedzialności. I to jest niezwykle ważne. Dajmy dzieciom faktycznie przestrzeń do bycia sobą, do bycia nieidealnym, do popełniania błędów, bo to upadanie, obserwowanie i praca z błędem, i to jest ważne, żeby pracować z błędem, a nie go wytykać, faktycznie, żeby rozwijać potencjał. No i polecam chyba najbardziej coś, co propaguję od lat, czyli zmień ocenianie na docenianie. I wtedy zaczniemy widzieć całkowicie w innych kolorach nasze dzieciaki, nasze relacje, ich potencjał, ich możliwości i to, co dzieje się dookoła nas. A to wszystko można znaleźć zarówno w moich książkach czy przestrzeniach, które prowadzę, tak jak Uwaga na Dzieci. I oczywiście, tak jak wspomniałaś na początku, w programie Świadomość Procentuje, gdzie skupiamy się na pracy, rozwoju mentalnym, również potencjału wśród dzieci, ale także jak wspierać, żeby ten potencjał budować i nauczycieli, i rodziców. Dzięki wielkie, czyli jednymi słowy doceniajmy, nie oceniajmy, bądźmy uważni i pozwólmy dzieciom doświadczać, niech biorą odpowiedzialność, niech się uczą odpowiedzialności, bo to będzie wzmacniało budowanie ich potencjału. Michał, jestem ogromnie zaszczycona, że byłeś naszym gościem. Dzięki Ci wielkie za ten wspólny czas. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz i jeszcze będziemy mogli się tutaj spotkać, bo ogromna wartość, którą możesz się dzielić, z tego miejsca wielka, wielka wdzięczność. Dzięki wielkie. Moi drodzy, ja Państwu też bardzo dziękuję za dzisiejszy Wasz czas, który tutaj zaangażowaliście i śledźcie, bo w następnych odcinkach programu Ogarnij Zdrowie na pewno wiele tematów tego kwestii zdrowia i tego fizycznego, i tego psychicznego, tego mentalnego, więc bądźcie z nami. Poniedziałek, godzina 17:10. Dzięki wielkie. Barbara Skudrzyk. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję, do widzenia. Dzięki wielkie.